Ten film zdobył 10 tysięcy like, ten film zdobył 10 tysięcy like, ten film zdobył 10 tysięcy like, ten film zdobył 10 tysięcy like. Julki, bra. Ale nie, takie zwykłe julki, tylko manifestacyjne. Czy tam manifestujące? Moim symbolem to jest mózg, a nie palec. Ale mózgu na ziemi nie położyłaś. No nie. Ale hasło jest... Tak mi wypadł na zajęciach z anatomii. To akurat się nie dziwię. No, w każdym razie. Chodzi o typ człowieka, zazwyczaj dziewczyny, który z jakichś bliżej nieznanych powodów połączył w związek przyczynowo-skutkowy dwie rzeczy. A. To, co się dzieje IRL. B. To, o czym się bardzo intensywnie myśli, że ma się stać. Intensywne myślenie w tym przypadku jest całkiem, lubię to słowo, więc go użyję, osobliwe. Bo jak wpadasz do takiej julki w odwiedziny i akurat przyłapiesz ją na manifestacji, to do końca nie jesteś pewny, czy czeka cię romantyczny wieczór przy świecach, czy msza satanistyczna. Wracając. Z grubsza są dwa typy ludzi. Ci, co wierzą w moc manifestacji i ci, co nie wierzą. Dla tych pierwszych manifestacja, afirmacja, produkcja, dystrybucja, master. To trochę styl życia, a dla drugich styl robienia z siebie debil. Tak, tak. Jaki mięciutki ten chlebek. Milutki. Ale. Czy to na pewno jest bez sensu? Przecież ludzie piszą o tym książki i sprzedają ich miliony egzemplarzy na całym świecie, a do tego te eventy, na których można kupić magiczny kamień. Chciałbym uwierzyć w moc kamienia, ale to ten pierwszy, który kupię, musi być naprawdę taki konkretny. Który sprawi, że twoja ex odezwie się po 3 latach i przeprosi za to, że wybrała wyższego, przystojniejszego syna prezesa Poleksu zamiast ciebie. Prawda? Nie no, to musi być real. A na dowód niech posłuży to, że pod tym filmem będzie 10 tysięcy lajków. Pst, jak wierzysz w manifestację, to musisz zostawić łapkę, bo inaczej twój model świata upadnie. No dobra. Są dwa możliwe wytłumaczenia tego, dlaczego julki, i nie tylko julki, tak, do ciebie mówię Kamil, wierzą w manifestację. Pierwsze wytłumaczenie jest takie, że to takie trochę oszukiwanie samego siebie, żeby poczuć się lepiej. Bo wiesz, manifestacja ma idealne ratio wkładanego wysiłku do przynoszonych efektów. To mniej więcej tak jak granie na loterii Buddy. Niskim kosztem dajesz sobie szansę na wygranie czegoś, co jest giga trudne do zdobycia i prawdopodobnie byś tego nie zdobył w inny sposób. Ale przy okazji prawdopodobieństwo wygrania jest giga małe. Więc dlaczego ludzie to robią? Ten los kupiony na loterię to tak naprawdę kupowanie sobie nadziei i marzeń. Może i przyjdzie rozczarowanie, jak się okaże, że jednak nic nie wygrałeś, ale dopóki nie ma wyników loterii, to żyjesz sobie tym marzeniem i nadzieją. Pewnie pamiętasz, jak w podstawówce podobała ci się Wiczka. No i tak sobie o niej codziennie myślałeś, jakby to było super, jakby pani za karę posadziła cię z nią w ławce. No utopia. Tylko jest kłopot, bo w tym samym czasie, kiedy ty byłeś zajęty intensywnym manifestowaniem siedzenia w ławce z Wiczką, to na każdej lekcji dosiadał się do niej Kuba. Ale to fantazjowanie było takie super, w mojej wyobraźni ja i Wika chodziliśmy ze sobą całą podstawówkę. To manifestacja typu bierna. To taka manifestacja, że w sumie nic nie robisz, żeby osiągnąć cel, tylko oddajesz wszystko w ręce losu i sobie afirmujesz. Ale fakt, że jednocześnie a. nie masz na sobie odpowiedzialności za to, co się stanie, bo wszystko jest w rękach losu. B. Masz nadzieję, że wszystko pójdzie po twojej myśli, bo przecież gwiazdy się tak ładnie ułożyły, znaki zodiaku nam się zgrywają i w teście MBTI mamy kompatybilne osobowości. To musi być miłość. Te obie rzeczy razem są przyjemne. Wizja jest bardziej atrakcyjna niż jej realizowanie. Prawdopodobieństwo raz na jakiś czas zadziała na twoją korzyść, coś ci się uda i pójdziesz głosić słowo innym, sprzedając szkolenia na kongresie Work-Life Balance. Ta cała firma powstała po tym, jak Steve Jobs wziął LSD kwas. No, ale jest jeszcze drugie wytłumaczenie. Dlaczego ktoś wierzy w manifestację? Five minutes later. Samospełniająca się przepowiednia. Czyli? No, bo patrz, manifestacja giga dobrze rozkminiła coś, czego na ogół brakuje ludziom. Yennefer poprawiła głęboko rozpiętą koszulę, popatrzyła na niego przenikliwie, westchnęła i objęła go. Wiarę w swoje możliwości. Ach, zawsze marzyłem, żeby zostać trenerem personalnym. Popatrz sobie na różnych NPC-tów wokół, albo nawet w lustro spójrz, łachudro.
Ile razy mówiłeś sobie, nie ma sensu nawet próbować, bo przecież i tak mi się nie uda, bo inflacja, COVID, tsunami prawiczków, popsuty rynek mieszkaniowy i nawet 1,80 m nie mam. Rel. Czyli na oko milion wymówek. A jak już komuś coś wyjdzie, to na pewno miał farta. No, i takie podejście to gwarancja. Sukcesu? Tego, że nawet nie spróbujesz, więc na pewno się nie uda. A w tym czasie manifestacyjna Julka sobie myśli, uhu, wszystko jest możliwe. No i nie zgadniesz. Nie ma wtedy tej blokady mentalnej, która ciebie hamuje przed spróbowaniem. Czyli... Pokażę wam coś normalnie z kosmosu. Manifestować można źle i dobrze. Złe manifestowanie to takie, w którym przyklejasz się do autostrad albo oblewasz obrazy farbą. A, okej, zapomniałem, że to nie wiem, ale się dowiem i tutaj rozmawiamy o poważniejszych sprawach. Więc obróćmy temat. Jak to zrobić, żeby manifestować dobrze? Dobra, to ja się przebiorę w wuja bez jego, a ty w tym czasie zostaw korkiem u suba. No dobra, kochany lub kochana. Żeby dobrze manifestować, musisz ogarnąć trzy elementy. Uno dotyczy celu, dos dotyczy emocji, tres dotyczy... Wiem, że tego nie chcesz usłyszeć, bo to wymaga wysiłku, dlatego powiem ci za chwilę, żeby się nie zniechęcił od razu. No to lecimy. Uno. Tutaj chodzi o określenie celu, który musi być smart, czyli taki jakby mądry. Czyli precyzyjny, osiągalny, mierzalny, bla bla bla. Wygooglujesz sobie, bo już to tłumaczyłem. Ale w skrócie chodzi o to, że jak na przykład jesteś na etapie w życiu, w którym twoim największym osiągnięciem jest wygranie szkolnego etapu kangurka matematycznego, to nie wymanifestujesz sobie 100% z matmy na maturze albo indeksu na AGH. No chyba, że wpadniesz do maturalnych po turbo pomoc, to co innego. DOS. To ten podpunkt, na którym najczęściej poprzestają Julki i myślą, że to wystarczy, czyli... Uhuhu, afirmacja, pozytywne wibracje i dobra energia wszechświata. Ale tak naprawdę chodzi o to, żeby po prostu wierzyć w swoje możliwości i w to, że jest się w stanie ten cel zrealizować. Można go sobie wizualizować, fantazjować o nim, wyrażać wdzięczność. Jestem najszczęśliwszy na świecie. Dziękuję ci, Panie Boże. No, ogólnie robić wszystko, co pomoże ci czuć, że warto. Ale też musisz akceptować, jak coś pójdzie nie tak. Więc DOS to emocje wspierające cel. No... I teraz uważaj, bo będzie ciężko. Ojciec zawsze powtarzał, że wszystkie stworzenia, Boże, znaczy żywe, zwierzęta i ja, mają równe prawo do życia. Tres. Działanie. Och, najgorzej. Możesz mieć najpiękniejszy model smart, narysowany w kanwie i całymi dniami pielęgnować swoje ultra pozytywne emocje. Tylko po prostu w równoległej rzeczywistości wasze marzenie jest już spełnione. I wy zostawiacie starą rzeczywistość, przechodzicie do rzeczywistości, której rzeczywiście jesteście zdaną osobą. Ale jak nie ruszysz dupska, to nawet odpalone świeczki nie pomogą, bo ktoś je w końcu zgasi. Że wiesz, świeczki to taka metafora twojej wiary i zapału, czy coś. A skoro już o działaniu mowa, nie zapomnij... przydzwonić w dzwonku osoba. Inaczej korki cię dopadnie, on tylko sprawia pozory takiego milutkiego. Jest groźny. Szczególnie z wystatowaną muramaną. Que es hora de decir adiós a los espectadores en español. Adiós.